Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Serdecznie witamy Artur Dubiel na celowniku. Oraz kapitan Piotr Hermann, Szpiegul.pl i ulubione oczywiście nasze OSS-okiem służb specjalnych. Witamy, witamy serdecznie. Oczywiście dzisiaj spotykamy się w ramach kolejnej części, nawet nie wiem jak to nazwać, naszego cyklu. Kolejny odcinek cyklu pod cyklu. Tak jest. SPD? Artur tłumaczy SPD, co oznacza? Właśnie miałem Cię zapytać, czy już zapamiętałeś. O, oczywiście, smutni panowie, smutni panowie, smutni panowie, dbaj. Tak, zdecydowanie. I zanim przejdziemy do naszych właściwych rozmów, bo do tej rozmowy właściwie to nastawialiśmy się już, Piotrze, od dawien dawna, bo w różnych naszych rozmowach wychodził nam ten wątek nowych technologii, zagrożeń. Ty to jakoś ładniej nazwałeś, nie? Czy zagrożeń? Nie, no nie wiem, czy to zagrożeń. Po prostu tego, że technologie ciągle się zmieniają, są coraz doskonalsze, zawłaszczają coraz to nowe pola, czyli tak zwane next techy. O, właśnie, i o te na mi chodziło. Ale chciałbym zacząć od innej rzeczy, bo. To może ja zacznę. No ale. Chciałem Ci podziękować najpierw. No dobra, zaczynam. Nie, to ja ci chciałem podziękować, bo właśnie mija pierwszy roczek, i dlatego ja muszę podziękować, że Twój podcast jest na rynku. Bo o to mi chodzi. Że od roku możemy słuchać tych audycji, które robisz, a okazuje się, że są znacznie lepsze niż ktokolwiek mógł to się spodziewać. No, chyba, oczywiście, ty się mogłeś spodziewać, ale nie my, odbiorcy. Ale nie, to muszę Cię nie wiem, czy zmartwić, ale z pewnego błędu wyprowadzić. No, wiesz, myślę, że ten pierwszy rok najtrudniejszy. I takie mam nieskromne, trochę zdanie, że chyba już powinno się udać. Jednak, kiedy udało się pierwszy rok przetrwać, 70 ponad odcinków, 72 plus pilot, no to daje odcinek mniej więcej co 5 dni. Chciałbym utrzymać średnią minimum tego jednego odcinka tygodniowo. Częściej też nie ma co przesadzać. Nie chcę też sztywnych terminów publikacji robić, bo okoliczności, to wszystko co się na świecie dzieje, też ma na to wpływ, więc niektórymi tematami po prostu trzeba gonić częściej, inne mogą poczekać. Myślę, że frycowe zapłaciłem. Frycowe frycowym, ale powiedz mi, czego się nauczyłeś? Powiedz mi, czy na przykład ten podcast jest taki, jaki chciałeś, czy kompletnie musiałeś zmieniać no, pewnego rodzaju, jak ideę, jak on ma wyglądać, jak on ma się utworzyć, jak on ma istnieć, o czego ma dotyczyć? Pytam się, bo ja wiem, jak to było u mnie, więc chciałbym wiedzieć, skoro jesteś solenizantem, żebyś tak krótko powiedział. Ale nie, 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 to nie ja jestem salonizantem, ja jestem tylko gospodarzem. Ty również jesteś gospodarzem i za to właśnie chciałem Ci podziękować, że wytrwałeś i mam nadzieję, że uda nam się to robić częściej, tak jak planowaliśmy. A wracając do Twojego pytania, to powiem tak, nie potrafię Ci na to pytanie odpowiedzieć, bo oczywiście założenia pewne były, jak to ma wyglądać. Wiem, czego nie do końca się udało zrealizować i myślę, że no najdalej okres wakacyjny, a myślę, że wcześniej trzeba będzie wrócić do. Tych odcinków, które miały być swoistym rozwinięciem moich zajęć ze studentami, czyli pewne, pewne pojęcia, pewne terminy, hmm. żeby na tyle poruszyć, oczywiście i pod tym kątem naukowym, ale trochę luźniej, nie tak jak na zajęciach w sali, aby właśnie pewne rzeczy wyjaśniać, bo one są w naszej przestrzeni bardzo mocno zniekształcone i to miały być takie odcinki typowo solo. W których, w których pewne kwestie chciałbym wyjaśniać, ale może też to nie było realizowane przez to, że wiele tych zagadnień było poruszane z gośćmi. A wiesz co, ja ci jako słuchacz, jako odbiorca na celowniku, to ci powiem, że brakuje mi tych solówek. No. Wywiady, super, mogą być oczywiście jak najczęściej, jak, jak najwięcej, ale solóweczki takie twoje, jak najbardziej, tak. Dobra, państwo, szanowni, jeżeli macie jakieś pretensje od kształtu podcastu, to walcie także do Piotra. Bo tutaj ono swój wkład niemały w to wszystko ma. Ale, ale... tylko w SPD. Nie tylko. Nie tylko, Piotrze <laughs> Szanowny. Pokazałeś mi, jak pewne rzeczy edytować, jak pewne rzeczy ustawiać. A, od tych technicznych, tak, tak. Nie, wiesz nie co, tylko. Ja, ja dlatego się pytam, bo ja, ja jako podcaster, vloger, blogger i tak dalej, innymi słowy, twórca, ja doskonale wiem, że to wszystko, co my robimy, składa się z tego wszystkiego, co nam nie wyszło. <laughs> dla ludzi to jest ojej, ile zrobione, jak to ten, a my wiemy, co chcieliśmy osiągnąć, a tutaj wyszło tak, a nie inaczej, ograniczenia są takie, a nie inne, no i tak dalej, także wiem jak to działa, dlatego się pytam, bo na przykład jak ja startowałem, to ja miałem zupełnie inne założenie niż to, co się ogólnie z blogiem i z tym wszystkim, z tymi wszystkimi okolicami w social media stało, nie? To jest zupełnie coś innego. Cieszy na pewno stały, regularny przyrost, tak? On nie jest może jakiś przeogromny, ale sobie też zdaję sprawę, że nasza tematyka, twoja, stety, niestety jeszcze węższa, tak? Bo ja jadę szerzej bezpieczeństwem. To są nisze, to są nisze. Tak, i tutaj służby specjalne ważną rolę w moim podcaście jak najbardziej pełnią i również twoim znaczącym udziałem. Przy czym, no, kiedy ty się skupiasz już typowo na służbach specjalnych, no to ciężko na tyle wypłynąć na pewne szerokie wody, ale też szanowni różni państwo z PR-u często mi wskazywali, że warto iść w tę stronę, bo nawet jeżeli, nawet pod kątem jakiejś współpracy z jakimiś podmiotami, to też są takie projekty mocno oszanowane, bo może dociera się do mniejszej publiczności, ale bardzo mocno sprofilowanej. Wiesz co, to jest prawda i powiem Ci, że tutaj kolejny taki no, produkt, no, tak naprawdę, który masz, związany z bezpośrednio z nacelownikiem. To jest Twój newsletter. Ja jestem nim coraz bardziej zachwycony. Naprawdę, ja, jako odbiorca tego newslettera, jestem coraz bardziej zachwycony jego układem, informacjami, które nam co tydzień przesyłasz. Także naprawdę, ja polecam wszystkim. Wystarczy się zasubskrybować i brać. To nie jest reklama. Ja mówię poważnie, za to się nie płaci, a ma się. Dostaje się świeżą porcją informacji. Tak, tak, tak. To, to świetne jest, naprawdę. Bardzo mi miło i cieszą mnie ciepłe słowa. To może jeszcze dwa słowa ode mnie na ten temat. Newsletter na początku wyglądał trochę inaczej, bo nazywałem to prasówką bezpieczeństwa. Działał na jednym z rozwiązań, które przy okazji zakupu Twittera zakupił też Mask, no a potem robiąc najróżniejsze swoje cięcia. Niestety, czego się mogłem spodziewać i się po trochu spodziewałem, no wyciął to rozwiązanie, więc musiałem sobie znaleźć nowe miejsce na newsletter. Znalazłem substaka, na którym jest postawiony newsletter pod adresem, który mam nadzieję, że Państwo znacie, czyli na celowniku.artur.com. Tell I tam zauważyłem, że to nie tylko newsletter, ale mogę to połączyć w pewien sposób z podcastem. Jest to jedno miejsce i to traktuję jako też mały sukces, bo widzę też pewien przyrost ze względu na symbiozę i synergię. I pod jedną marką, tak, bo już nie ma pracówki bezpieczeństwa jako takiej, tylko po prostu na celowniku stało się podcastem i newsletterem. I tak jak powiedziałeś, za darmo dostajecie Państwo na swoje skrzynki mailowe częściej niż by odpowiedział, bo staram się tak dwa właśnie razy. Jak w tygodniu... Mówiąc to, to ja właśnie sobie skojarzyłem, że zaraz, zaraz, ja to zostaje co najmniej <noise> dwa razy w tygodniu. <noise> Dokładnie tak. Staram się, aby dwa razy w tygodniu wpadło to na Państwa skrzynki. Mógłbym teoretycznie robić to częściej i bardzo często powody ku temu są po przeglądzie doniesień medialnych. Niemniej nie chciałbym też zasypywać, nie każdy ma na to czas, ale to też traktuję jako atut. Ale wiesz co, właśnie ten Twój newsletter to jest oszczędność czasu, dlatego że jak ktoś się interesuje, w ogóle ogólnie bezpieczeństwem, to u ciebie ze względu na podział tematyczny i bardzo krótkie omówienia tych tematów, bardzo krótkie, jak ktoś chce, to jest odnośnie jak sobie popatrzy ktoś, to, to jest właśnie oszczędność czasu, wiesz? Na tym właśnie to polega. Ja wiem, że to newsletter taki powinien być. Tylko, że wiesz, w dzisiejszej dobie to newslettery to rozrosły się w takie sprzedażowe listy zazwyczaj. Dokładnie. Tym się stały newslettery, a u Ciebie jest to newsletter prawdziwy, krótka informacja, mówię w podziałach tematycznych masz je jeszcze, naprawdę potężna oszczędność czasu takiej jak ktoś chce prasówkę robić. Taki był tak naprawdę zamysł. Tak? Pewnie pamiętasz, w podstawówce robiliśmy swoje prasówki na, na WOSie. W społeczeństwie. Tak? Dokładnie. A teraz nie mów w WOSie, bo ja, 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 ja mówiłem WOS i tam dostałem właśnie informację zwrotną, bo coś tam mówię, właśnie i chodziło mi o WOS jako wiedzę o społeczeństwie. I tam ktoś z młodszych słuchaczy zwrócił mi uwagę, mówi, no bo mówiłeś WOS, a dzisiaj WOS to jest coś innego to jest wiedza o sferze intymnej, a nie o. No żyliśmy w trochę, no nie chcę powiedzieć, że w innej opoce, ale, ale jakby w poprzednim tak, pokoleniu. Tak, ale tak trochę podsumowując, no i udało się zrobić coś, co ma być dla czytających oszczędnością czasu. Mają dostać tą pigułkę, mają też dostać pigułkę właśnie wybranych wiadomości z prostej przyczyny, bo zdarzało mi się, że znajomi, bliżsi, dalsi do mnie pisali, co sądzę na jakiś temat. Czasem to i studenci i obecni byli także się odzywają. Więc pomyślałem, że może warto by było właśnie w tej formie to rozsyłać, wskazać, który artykuł nie zawsze, z którym się zawsze muszę zgadzać, ale właśnie mogę parę zdań komentarza do niego dopisać bądź na co osobiście zwróciłem uwagę, a co dla mnie jest czasem błahostką czy czymś oczywistym, więc zachęcam przy okazji wykorzystać. Ja, ja również. Dziękuję, dziękuję. I powiem szczerze, że aż jestem zainteresowany, jak to się rozwinie, bo ja widzę, jak on się zmienia. Na początku to był taki, no, zbitka zwykła, a zwykła taka newsletterowa, a to się robi coraz bardziej wyspecjalizowane. Fajne, naprawdę fajne. Większy na pewno pierwsze nie będzie, tak? Bo też są pewne ograniczenia techniczne, a filtry pocztowe to wyłapują. Nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi mi raczej i o formę, i o treść. Ale w tym znaczeniu z formą związaną, nie? Że... Patrząc, robiąc będziesz widział, że a nie, bo to można jakoś inaczej ten układ, inaczej to, to już jest fajne, naprawdę fajne i, i to mi najbardziej urzeka. No i te krótkie, krótkie strzały, chcę, wejdę sobie w odnośnik, zobaczę. Także ja polecam również i dlatego zahaczyłem o to w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym odcinku. Cieszę się i bardzo, bardzo oczywiście dziękuję. Staram się, aby te działy były kilka, które zazwyczaj się powtarzają, tak? Pierwsza, no to jest dość oczywista na dzień dzisiejszy, czyli... Wojna w Ukrainie. Staram się też, żeby zawsze coś było o służbach specjalnych, zawsze jest coś, myślę, do, do wyszukania, do, do pewnych przemyśleń. Oczywiście przeplatają się też i nasze odcinki, tak smutnych panów dwóch i jest jeszcze taka, nazywam to strefą Cyber, więc te wszystkie kwestie, o których mm -hmm. też za chwilę będziemy rozmawiać, tam się też znajdują. Więc jeszcze raz zachęcam, bo tak jak mówiłem, newsletter jest całkowicie darmowy. Oczywiście możecie wybrać Państwo wersję odpłatną, wspierając tak naprawdę cały projekt i podcastu i newslettera, ale to jest tylko gest waszej dobrej woli i docenienie. Dokładnie. Pracy. Odpłatna polega tylko na tym, że się ją wspiera, nie trzeba cały czas, zawsze wystarczy, chociaż przez te trzy miesiące, przez tych kilka dni raz na jakiś czas, to naprawdę pomaga. Wersja bezpłatna nie różni się niczym od tej płatnej, więc to jest, to jest szanowni Państwo, Wasz wybór. Ewentualnie mogę też poprosić na patronite.pl, też możecie Państwo swoje 5 zł, rzucić co zawsze pomoże w rozwoju, bo mam nadzieję, że też w tą stronę to wszystko będzie szło i podcast i newsletter, które wzajemnie mają się uzupełniać. I jeszcze raz bardzo nisko kłaniam się tutaj naszemu panu kapitanowi, który naprawdę bardzo mocny wkład w to wszystko miał, ma i mam cichą nadzieję, Mieć będzie, bo nie wyobrażam sobie od naszych rozmów i tych zarówno antenowych, jak i tych poza anteną Nie no, oczywiście, że tak. Będzie, będzie jak najbardziej. Ja i tak wspierał będę zawsze, tak samo jak się wspieram każdą inicjatywę, która tylko w naszej części blogosfery się pojawia, tam gdzie jest to właśnie bezpieczeństwo, wywiady tak dalej. Ostatnio, nie wiem, zauważyłeś, że się pojawił się nowy podcast u Mirka Szczerby, prawda? Ten Source Intelligence. Tak, oczywiście pozdrawiamy pana Mirosława. No i przy okazji, a tu i zapraszamy jej do pana Mirosława, i oczywiście chciałbym też przypomnieć, że Piotr prowadzi szpiegul.pl, no i OSS Okiem Służb Specjalnych. Chodźcie, obserwujcie. A i tam jest więcej tego, ale w, w każdym razie najważniejsze jest to, żeby wejść na szpiegul.pl i potem już wszystko jasne. <laughs> Także na celowniku szpiegula. Pan kapitan kazali, więc do roboty. Kazali. Tak jak, jak prawdziwy gospodarz powiedziałeś. Wiesz tak. co, mówisz tutaj o tym, o, o tym, że nie będzie to większe, bo są pewne ograniczenia technologii, a my dzisiaj mamy mówić m.in. o technologiach, nie? O technologiach. Tak, o technologiach. Przy czym, Piotrze, wiesz, rozwijać tego do niebotycznych rozmiarów nie ma co. To ma być pigułka w tyle. Ja bym chciał Ci tylko powiedzieć coś innego. Zobacz, że gdyby nie technologia, to my po pierwsze nie tworzylibyśmy podcastów, które docierają do ludzi sobie bezpośrednio. To też technologia. Do telefonu i sobie ktoś może słuchać wszędzie to. Może sobie wejść na Twój podcast, na, na Twój blog, znaczy na tą Twoją stronę. Ja nie wiem, czy Ty ją traktujesz jako blog, czy nie. Na Twoją stronę może wejść na mój blog. Może, w, rozumiesz, technologia nam to umożliwia. Nie musimy w radiu nagrywać tego. Możemy w domu. To jest wszystko technologia. Technologia idzie naprzód we wszystkim. I wcale nie COVID to rozwinął, bo tak naprawdę te możliwości były wcześniej. Firmy technologiczne, tak naprawdę przez COVID, przez pandemię, były tak naprawdę zmuszone tylko do tego, aby zapewnić większą stabilność, łatwiejsze, bardziej intuicyjne działanie. I myślę, że wielki czas przed nimi, ale również i wielka odpowiedzialność. Wiesz co? Tak, zdecydowanie tak. I właśnie to, co ty powiedziałeś, to był rozwój wszystkich technologii. Nie tylko technologii tych, które są dla nas użyteczne, o których ja mówiłem, czyli w tej sferze ogólnej, blogosferze, vlogosferze, podcastosferze, social mediach, ale również właśnie w różnego rodzaju inwigilacyjne, mniejsze i większe. Dlatego, że nowa technologia w ogóle, czyli te wszystkie next techy, ona oznacza tylko i wyłącznie jedno, gdyby to podsumować jednym zdaniem nigdy, przenigdy nikt z nas nie będzie już anonimowy. Nie ma takiej możliwości. Nie tylko w sieci, ale w ogóle. Ale wczoraj Piotrze też nie był tak naprawdę. To wielu się właśnie wydaje, że internet tą anonimowość daje. Może wynika to ze starych przyzwyczajeń, że się kradło Windowsa, piosenki, filmy i tak dalej i nikt po nikogo, no może nie, nikt po nikogo nie przychodził, ale, ale była takaś forma rzadkości dopiero jak ktoś to robił w pewien sposób przestępczy, komercyjny. To idzie dużo dalej. Właśnie, że był, dlatego że mógł sobie pozwolić na to, żeby na przykład, na przykład wywiad, on mógł stworzyć sobie jakieś tam dane legalizacyjne, na podstawie tych danych legalizacyjnych, na przykład na Jana Nowaka, ten ktoś nazywa Jan Kowalski, mógł polecieć, pracować jako, na przykład jako dziennikarz, jako dyplomata w innym kraju, mógł wrócić, a dzisiaj już tego nie może. Dzisiaj to już jest niebezpieczne, żeby tak robić. Zobacz, jakie to jest zagrożenie dla wywiadu, który ze swej natury, w ogóle dla służb specjalnych, które ze swej natury korzystają z wielu różnych takich sytuacji wtórnikowych, jak, jak, jakby to nielegałowie powiedzieli. Chodzi o to, że nie da się w tej chwili tworzyć nieskończonej ilości ludzi i udawać, że się nie jest sobą, ponieważ wjeżdżając do jakiegokolwiek kraju, to, to jest informacja, która ostatnio mi mignęła że w Rosji właśnie na granicach na granicach naszych czyli z Europą na granicach z Kazachstanem na granicy z Chinami prowadza się potężne sprzęt i oprogramowanie do czytania twarzy biometryczne. No i zepsułeś mi to co chciałem powiedzieć. No przepraszam. Bo akurat dzisiaj to przeczytałem i chciałem o tym Tak, a widzisz bo, ja nie, bo ja nie wiem gdzie mi to mignęło to ja bardzo chętnie posłucham. Muszę to otworzyć, bo to było w ramach przygotowania do newslettera, tak? Bo robiłem przegląd informacji, więc na pewno. A, czyli tego jeszcze nie było w Twoim newsletterze, tak? To nie, ale będzie. na pewno będzie. Okej, okay, ja nie wiem gdzie mi to mignęło, ale to właśnie ja Znajdę tak poczułem. Znajdę i ci podeślę, a poza tym w newsletterze i tak będzie, bo, bo koniecznie no. chciałbym o tym powiedzieć, bo to się pojawiło w formie jakiegoś tam przetargu czy ogłoszenia o zakupie i wytłumaczenie jakby potrzeby zainstalowania tego jest takie, że należy porównywać twarze tych, którzy wjeżdżają i wyjeżdżają. No ale dobra, wiemy tak naprawdę o co, o co w tym wszystkim chodzi. No ale powiedz o co, bo my ja ze znajomymi się śmialiśmy, że chodzi o to, że tak wielu już uciekło od tego wojska z poboru, że też ich wyłapywać. Też, no ale wiesz, chodzi na pewno nie chodzi o to, że ktoś chce porównywać, jak się zmieniła twarz wjeżdżającego i wyjeżdżającego z Rosji, tak? Tak i wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy nie zrozumieli, że Rosja staje się teraz takim bezwzględnym, policyjnym państwem, jakim była zawsze, za carów włącznie. Bo chodzi o to, że Rosja chyba nadrabia zaległości, ponieważ we wszystkich krajach zachodnich, na każdym lotnisku, każdy z nas wchodząc, dokładnie wiedzą, kto wchodzi, kto wychodzi. Ja już nie pamiętam czy o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ale jest system przecież stworzony, zdaje się, przez AGH. On był testowany między innymi, zdaje się, na rynku w Krakowie. Nie wiem, czy nie było też na lotnisku w Krakowie, ale tu pewności nie mam. I co więcej, to nie jest tylko system, który rozpoznaje twarze. To jest system, który jest w stanie też przewidywać nasze niecne zachowania. I to nie chodzi mi o coś w rodzaju, jak był film, z, zdaje się, z Arnoldem chyba tak? Nie, nie, to z Tomem Cruzem, raport mniejszości. Nie pamiętam już dokładnie, ale było coś takiego, że ludzie byli zatrzymywani, zanim zdążyli w ogóle przestępstwo popełnić. To, to mi wygląda jak raport mniejszości z Tomem Cruzem. Według Filipa K. Dicka, bodajże, opowiadania. W każdym bądź razie. Taki system pozwalał po zachowaniu czy krótkiej de facto analizie zachowania danej osoby, a nawet jej chodzi, i tak dalej, stwierdzić, czy może posiadać broń, czy może będzie próbować za chwilę kogoś zaatakować, i tak dalej. I niby to wszystko fajnie, tak? no bo staramy się w pewien sposób wyprzedzający też działać, przy czym no, te zagrożenia będą powstawały, bo zobaczmy już, co robią chociażby Chińczycy względem swoich obywateli. Wiesz, co Chińczycy dal to są daleko, ale to, co Ty teraz powiedziałeś, to dokładnie to samo. Zanim wybuchła pandemia, czyli przed rokiem 2020, nie chcę kłamać, ale bodajże od 2018 roku już londyńska policja stosowała dokładnie te same kamery, stały takie wany nieoznaczone. Wtedy nie wolno było chodzić zamaskowanemu, nie wolno było żadnych masek nosić na twarzy, i właśnie to, były, to było całe oprogramowanie behawioralne do kamer ponieważ może ktoś tego jeszcze nie wie, w Londynie mają potężny problem z nożownikami. To jest naprawdę ogromny problem. I tu chodziło o wyłapywanie tych zachowań, więc i o mikroekspresję, o mowę ciała i tak dalej. I to działało, to właśnie wyłapywało przestępców, którzy jeszcze nie dokonali przestępstw. To było bardzo poważnie. Natomiast potem przyszła pandemia i zasłanianie twarzy, bodajże do dnia dzisiejszego, jest dozwolone, jeżeli ktoś chce nosić maseczki, co zdecydowanie utrudnia działanie takich programów. Inna rzecz mi wpadła do głowy jeszcze. Zatrzymujemy gościa, który ewidentnie chce na przykład. No właśnie, czy ewidentnie, bo chce czegoś dokonać, zatrzymujemy go wcześniej, zanim tego dokona. No i z udowodnieniem usiłowania może być za chwilę pewien problem, nie? Ale policja nie ma innego problemu. Nie doszło do przestępstwa. Mhm. Rozumiesz. Może być zatrzymany, opóźniony, przesunięty. Wyjdzie na, na wolność, ale już tym. Przy czym, jak go zatrzymają. A znajdą przy nim nóż, to mój drogi, tutaj jest fajna rzecz, to już jest narzędzie przestępstwa i on za samo to dostanie już normalnie wyrok. Dlatego tutaj zrobiono. W 2019 roku w UK nastąpiła bardzo interesująca zmiana, mianowicie tak jak u nas jest enumeratywne, co jest niebezpieczną bronią, prawda? Tak tutaj wprowadzono kontekst. Tutaj jest wyjaśnianie kontekstowe. Czy w danym momencie posiadanie przez ciebie danej rzeczy? Można uznać za to, że to jest broń. Idziesz z kijem golfowym, tak? I teraz to jest broń czy nie jest? Idziesz z żyletką. Czy to jest broń, czy nie jest? No kupiłeś się w sklepie, idziesz do domu, bo wracasz tak dalej. No Wyjaśnienie kontekstowe, tak? Rewelacyjnie to nie jest broń, ale w innym przypadku będzie nie, ty idziesz z bronią. Musisz uważać, jak wpadniesz do mnie na szklaneczkę, bo mam pogrzebasz do kominka. O, już się boję. Niemniej jednak rozumiesz, co zachodzi? Oczywiście. Tutaj jest zupełnie inne wyjaśnienie. Wszystko może być bronią. Absolutnie wszystko. Bo to się w kontekście w tej chwili wyjaśnia. Myślę, że to jest całkiem niezły kierunek dla prawa karnego. Ale to na pewno, bo wiesz, wpadanie tylko na pomysły, dobra, zróbmy tak, tylko co dalej. To. Ale znowu wracamy tak naprawdę do tego, o czym często mówimy. Ty nie chcesz takiego trochę naukowego podejścia, ale muszę to powiedzieć. Bo to działa system, coś, co tworzy całościowe rozwiązanie, tylko i wyłącznie wtedy będzie skuteczne. Więc oczywiście punktowo pewne rozwiązania musimy wdrażać, ale to musi współgrać z całością pozostałych naszych działań, tak? tak Jeśli tak chodzi tak, o pilnowanie bezpieczeństwa i i to nie jest tak, Artur, że ja nie lubię ja, że ja nie lubię naukowości w ogóle, jako takiej, w ogóle podejścia naukowego. Tylko po prostu chodzi mi o to, że jak robi, robię, robię swoje audycje, jak, jak uderzam do ludzi, próbuję im coś wyjaśnić, no to zdaję sobie sprawę, że jeżeli ja będę robił poprzez podejście naukowe, to bardzo to ograniczę, nie? Z tego powodu tylko tak robię. To, czyli robię taką trochę po, populistyczną, popularno-naukowe podejście. Ale ja myślę, że to jest chyba te, które najbardziej dociera i jak najbardziej jestem na tak. Ja też nie robię naukowych, bo, bo daleko mi od tego staram się tylko też poprzez precyzję, bo tak naprawdę najbardziej się staram na tym skupiać i też gdzieś w pewien sposób wymuszać na studentach, żeby właśnie ta precyzja no była taką królową u naszych wypowiedzi, w naszym wzajemnym komunikowaniu się, nie tylko w społeczeństwie, ale także na na linii z elitami, z rządzącymi, z samorządem, no z kimkolwiek, bo tylko to nam też w pewien sposób pomoże być bezpiecznym. A jak będziemy robić to, jak właśnie przeciwnik by chciał, żeby te nasze przekazy były rozmyte, no to zawsze to będzie działało tylko na naszą niekorzyść. A wracając jeszcze do technologii, no to nie wiem, czy państwo wiecie, ale wcale nie jest tak, że my, którzy rozmawiamy w podcaście, to siedzimy tak obok siebie albo bardzo blisko siebie. Niektórzy naprawdę siedzą trochę znacząco dalej ode mnie i na to technologia nam pozwala. No tak jest. Na tym właśnie ta te technologia polega, że ona nam umożliwia bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ta te nowa technologia powoduje, że być może w jakimś czasie całkiem określonym i całkiem nie tak dalekim, czy to dobrze, czy źle, to możemy o tym dyskutować, ale nie będziemy posługiwać się na przykład pieniądzem fizycznym, tak? To też jest technologia. A tu zobacz, taka ciekawostka, bo ludzie też zauważyli, że poprzez, że tak się wyrażę, niestosowanie gotówki, czyli przejście na te wszelkie inne właściwe formy poza barterem wzajemnego rozliczenia się, no niestety, czy stety, podlegamy pewnej kontroli ze strony państwa. Coraz więcej widzę takich, może jeszcze nie ruchów społecznych, ale inicjatyw oddolnych również wśród przedsiębiorców, że będę promował klienta, który płaci gotówką. Więc też mamy pewną formę odwrotu, nie? No, bo gotówka nie powinna zniknąć sama z siebie, nawet z różnych powodów, powiem ci. Bo to też jest takie podejście, o wszyscy jesteśmy przestępcami i dlatego no to to jest bzdurne podejście, nie? Po prostu gotówka umożliwia często znacznie, znacznie szybsze transakcje niż to jest możliwe. Bo co innego, jak my będziemy już mieli sieci, na przykład 5G, gdzie to naprawdę nie będzie problemem, jeżeli bezpieczeństwo wszelkich naszych transakcji będzie, no, bo zobacz, my wchodzimy w pieniądz cyfrowy, tak? A jednocześnie bezpieczeństwo transakcji cyfrowych ono jest bardzo problematyczne. W ogóle bezpieczeństwo w sieci. Ja jestem tylko użytkownikiem. Ja nie, nie będę tego tłumaczył, bo ja się na tym nie znam. Natomiast ja tylko sobie lubię posłuchać dyskusję ludzi, którzy się tym zajmują, i to jest przerażające. Bezpieczeństwo tego często leży. Pomimo naprawdę bardzo skomplikowanych różnego rodzaju algorytmów, stosowania narzędzi, przechodzenia chociażby na blockchain, ale on okazuje się nie jest wcale tak wydajny, jakby ktoś chciał. No, wiele tak naprawdę też tych rozwiązań, które niby mają dbać i o naszą prywatność, i o bezpieczeństwo, na swój sposób są rozwiązaniami antysystemowymi, czyli takimi, które nie pozwolą rządom państwowym sprawować pewnej kontroli. No to zasady, niestety, będzie budziło gdzieś wątpliwości, i, i, i tą sztuką będzie gdzieś wyważenie. Gdzieś... Poza tym na technikę jest technika, wie, wiesz? O no tym. dokładnie, dokładnie. Tak. No weźmy, weźmy tą chociażby całą bankowość tradycyjną, tak zwaną, gdzie się mówi podziemna bankowość. To nie jest żadna podziemna, tylko to jest bankowość tradycyjna. Tradycyjna, dokładnie. I to jest normalna bankowość, i ona też się nie opiera na pieniądzu, chociaż dla, dla końcowych odbiorców opiera się na pieniądzu. A czym powiedz mi jest? Każdy z nas może wykreować pieniądz, który nie istnieje. Każdy ty, i ja. Wystarczy, że napiszę weksel, ponieważ będę miał jakieś zobowiązanie wobec ciebie. Będzie to zobowiązanie wekslowe, którym będę musiał pokryć później finansowo, to prawda? Ale zauważ, to może potem mieć, urosnąć o jakieś procenty. Ja mogę być niewypłacalny, może być sprzedany za mniej, czyli za mniejsza wartość tego. No, jest to pieniądz, który jest wykreowany przez osobę fizyczną. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że mogą to zrobić. Więc jakiekolwiek działania, że będzie wszystko tylko cyfrowe, no to to wszystko ja mimo wszystko dałbym w cudzysłowie. Wiesz, tak naprawdę to i tak jest pewnego rodzaju transfer naszej pracy do technologii, tak? No, bo z czego pieniądz wynika? No, zrobiłem coś, włożyłem pewien wysiłek, i ktoś chcąc za to się ze mną w pewien sposób rozliczyć, a nie chcąc mi oddawać krowy, bo nie zrobiłem tego tyle, żeby dostać krowę, tylko jej część, a wiadomo, że nie będzie jeszcze jej ciął, no to tak, tak ten pieniądz powstał. A rozliczenie, tak jak mówisz, właśnie cyfrowe. No, jest pewną formą transferu tej naszej pracy. I Piotr, chciałbym Cię o, o pewną Twoją opinię zapytać, bo właściwie z dwoma tematami tak dzisiaj trochę, że tak się wyrażę, szedłem do mikrofonu. Pierwszy to był właśnie temat tych kamer, z którym je wyprzedziłeś, ale tutaj nic tradycyjnie nie, nie uzgadnialiśmy poza ogólnym tematem, od którego wychodzimy i którego nigdy do końca się tak naprawdę nie trzymamy. A drugi to jest, bo znalazłem znowu parę interesujących artykułów dotyczących. Czatu GPT. Ja wiem, ktoś może powiedzieć przereklamowane i tak dalej, ale różne firmy w to wchodzą. Znalazłem nawet już polskie firmy, które chcą takie czaty tworzyć same na, na, na własne potrzeby. Najpewniej no to, żeby zaoszczędzić i mieć wpływ na to, co, co te rozwiązanie może dać. I taki pewien wniosek, bardzo mało zauważany, tak naprawdę też gdzieś wyciągnąłem. Postaram się te artykuły, a przynajmniej dwa, trzy Państwu wrócić do najbliższego newslettera. Bo z czego się bierze, nazwijmy to i w mocnym cudzysłowie, mądrość tegoż rozwiązania? No to jest tak naprawdę opieranie się na czymś, co już zostało w pewien sposób wypowiedziane przez człowieka. I mądrze ktoś tak naprawdę napisał, że przecież to jest właśnie pewna forma, nie takimi słowami to było ujęte, ale żeby powiedzieć o co chodzi, forma odtwarzania, forma powtarzania. Że to rozwiązanie nie wyciąga własnych wniosków, nie podpowiada pewnych rzeczy. Stąd między innymi mają się brać też błędy w tym rozwiązaniu. Bardzo, bardzo ładnie to określiłeś, błędy. To nie są błędy, tylko to są kłamstwa. Od początku do końca wymyślone, bzdurne kłamstwa. Ale to jest coś właśnie powtórzonego i do czego tylko zmierzałem tylko dokończę myśl, żebyś mógł się rozwinąć. Przecież to ktoś może zrobić tak, że w pewien, no nie chcę powiedzieć, że łatwy, ale jednak sposób będzie nam misterował, bo będziemy przyjmować to, co nam ten czat odpowie na nasze pytanie, jako pewnego rodzaju pewnik, tak? Bo są oczywiście wątpliwości względem chociażby uczniów, studentów, że będą teraz z tego korzystać, oszukiwać i tak Ale jak nie będzie do tego podpiętej prawdziwej sztucznej inteligencji, a do tego jeszcze. Zakrzewimy pewien wkład, tą bazę, podstawę wiedzy zakłamanej, no to znowu fantastycznie wracamy do tematów związanych z cybernetyką i właściwie procesami sterowania społecznego, tak? Wiesz, co chyba wrzuciłeś tam kilka tematów, które określiłeś a priori, że istnieją. A priori założyłeś, że istnieje prawdziwa sztuczna inteligencja. No, ona jeszcze nie istnieje. Nie możemy tego do końca wykluczyć. To, że o tym nie mówimy nie, 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 głośno... Nie, nie. W laboratoriach jakichś no. nad tym pracują, tak, nie mamy pojęcia. Oczywiście o tym nie mówię, bo nie mamy pojęcia. Natomiast... Wideklonowanie, tak? To, co my nazywamy sztuczną inteligencją, bo chociażby ten czat, o którym powiedziałeś, to jest jedno z narzędzi sztucznej inteligencji. Tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, to są tylko algorytmy uczące się, nic więcej. To nie jest żadna inteligencja. Teraz numer polega na tym, że bawiliśmy się tym, szczególnie, ja nie pamiętam, który to był ten czat, ale to był ten taki naukowy, że pracę można w tym pisać i tak dalej. Robiliśmy prace naukowe sobie, wyszukiwaliśmy różne zapytania i tak dalej. I wyobraź sobie, że to pokazuje książki, które zostały opublikowane, starsze, nowsze autorów, opisy książek. I to wszystko to jest to samo, co bodajże w, ok w Okamgnieniu Stanisława Lema, czyli recenzje nieistniejących książek. To samo było tutaj. Pokazywało, Nieistniejące książki. To, są, to pisało całe prace na podstawie książek, publikacji, które nigdy nie zostały opublikowane, które nigdy nie istniały. Jedna wielka bzdura. Tak, też o tym słyszałem, i właśnie o tym chciałem teraz powiedzieć z tego powodu, żeby wskazać, że to oprogramowanie, ten nazwijmy to górnolotnie byt, on sobie sam tego nie wymyślił. To ta tworzona przez człowieka baza dla tego rozwiązania spowodowała, a właściwie spowodował ten człowiek. On błędnie coś wskazał, błędnie coś zacytował, bo zasadniczo to tam też nie ma cytowań. Jako takich przypisów nie, nie uraczysz. Tworzy cytowania nieistniejące. Ale tylko w tekście, tak? Nie będzie to formą przypisu. I, I stąd właśnie wychodzi to, o czym mówisz, że zaczyna trochę bajdużyć, kłamać, kombinować jak człowiek, przy czym to nie jest świadome, tylko na podstawie tego, co człowiek mu za przeproszeniem wsadził. Wiesz, co to jest zabawka cały czas? I teraz weź taką sytuację że nauczyciel nie będzie się teraz przykładał, nauczyciel nie ma znaczenia jakiego szczebla, nie będzie się przykładał do swojej pracy, że jakiś mentor, tutor, nie wiem, doktor, profesor nie będzie przykładał się no, z różnych powodów, często jest za dużo studentów, których mają i teraz nie przypilnuje z pracą, nawet tą zwykłą, durnowatą, semestralną, coś przejdzie, coś gdzieś, nie daj Boże, jeszcze w tych czasopismach nau naukowych różnego rodzaju, tego jest cała ogrom, masa po prostu. Ktoś gdzieś coś nie przyuważy, nie zrecenzuje nie, nie, i to przejdzie. I to potem przejdzie normalnie do, do świata naukowego. To, z tym, to jest zagrożenie, mimo że to jest fajna zabawka, zagrożenie ogromne, bo w tej chwili trzeba znacznie większy wysiłek wkładać w weryfikację, w recenzowanie tekstów naukowych i nienaukowych, tych zaliczeniowych, zwykłych, różnych również. Właśnie też w jednym z artykułów czytałem momentami też o pewnego rodzaju mitach, tak? Bo niektóre środowiska zawodowe zaczynają się obawiać, czy w ogóle będzie jeszcze dla nich miejsce. I przyznaję, artykuł nie doczytałem do końca jeszcze, ale między innymi było tam o dziennikarzach, tak? No bo oni jako jedni z pierwszych się, się tego obawiali. Ale ja nie wiem, dlaczego teraz. Ja przecież teksty takie tworzone przez maszyny przez roboty przez uczenie maszynowe to nie jest sprawa ostatnich tam roku dwóch trzech lat to 10 lat temu już było pierwsze te krótkie notki i tak dalej były tworzone już i były używane i drukowane często w gazetach normalnie drukowanych także wiesz to nie jest nic nowego tak zgadzam się przy czym teraz wychodzą pewnego rodzaju oszustwa bo redakcje się do tego nie przyznawały że to nie było tworzone przez człowieka bardzo często na przykład było podpisywane tekst typu Redakcja, zamiast autora, na przykład tam ten Jan Nowak. tak? I teraz wyszły, wyszły z tego fery, bo póki taki tekst jeszcze potem był sprawdzany przez człowieka, przeredagowany, weryfikowany, a tutaj szło się po prostu w clickbait, w masówkę, szybko, szybko, czyli dobra, jest tekst, szybkie sprawdzenie, poszło. Ale to jest efekt tabloidyzacji. Dokładnie. życia w ogóle. No i teraz patrząc na to, jak wiele aspektów naszego życia Wejdzie to rozwiązanie, bo ono będzie udoskonalane, firmy same będą inwestować grube miliardy w to, żeby uzyskać najnormalnie normalnym świecie przewagę po prostu, nie tylko biznesową, bo ona się może skończyć w dość szerszy sposób. Będzie to wchodziło w kolejne branże, bo dziennikarze są pierwsi, że tak powiem w szeregu, nauczyciele i tak dalej następni, a skończy się i na medycynie. W tym ja się tym nie przejmuję. Wiesz, co z dwóch powodów. Po pierwsze, wierzę, wierzę w to, że człowiek jest, oczywiście nie każdy, ale człowiek jako, jako gatunek jest twórcą, potrafi tworzyć. Maszyna może będzie też tak tworzyła, może nawet piękniej, tego ci nie powiem. Natomiast to będzie maszyna, a nie człowiek. Mnie się wydaje, że, że to będzie coś w rodzaju, kupisz sobie maszynowo zrobione buty, albo u kogoś obstalowane. Po prostu, to po pierwsze. A po drugie, to wszystko będzie miało miejsce tak długo. Jak długo rząd nie zakasa rękawów i powie, no, ale my potrzebujemy pieniędzy? Słuchaj, to jest jak z całą automatyzacją i robotyką. Wszystko jest świetnie, mówią, zaoszczędzi pracę ludzi, prawda? Nie trzeba będzie wypłacać i tak dalej. Guzik, prawda? To, co normalnie było płacone ludziom, będzie płacone, będzie opodatkowane, i to będzie szło właśnie na te składki społeczne dla ludzi, którym trzeba będzie emerytury wypłacać. Po to, żeby ich utrzymać, żeby to jest możliwość tego, że będzie podstawowy dochód dla każdego, dlatego że maszyny będą pracować za darmo, a pracodawcy będą tak opodatkowani, jakby tam byli zatrudnieni ludzie. Nie będzie inaczej. W pewnych koncepcjach to się już gdzieś pojawia, że praca będzie pewnego rodzaju przy, przywilejem, tak? Znaczy to w Chinach robią w tej chwili, tak? Przy, 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 przygotowują się do opodatkowania robotów. Tylko wiesz, na jeszcze jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, bo ty mówisz tak naprawdę o rzeczach, może nie do końca dobrze cię zrozumiałem, ale jednak w formie produkcji. A jest, są jeszcze inne aspekty życia, nie tylko też usługi, ale patrząc nawet w naszą stronę. Ale w, w usługach temat... jest cała robotyzacja. Będziesz szedł do sklepu, kupić cokolwiek, tam człowieka nie uświadczysz. Tak, zdecydowanie. Przy czym ja bym chciał zwrócić uwagę na te nasze wątki naj, nam bliższe, czyli Maszyna może być, o ile będzie dobrze przygotowana. Czy te rozwiązanie już nie chcę mówić maszyna, bo to znaczy o pewnej fizyczności, ale będzie bardziej precyzyjna. Nie, tylko, nie tylko będzie, fizyczność dzisiaj Tak, przecież. tak. Ale będzie bardziej precyzyjna, będzie szybsza. I zobacz, co też na przykład naszym atutem w jakimś aspekcie jest twoim, moim osób nam podobnych, bardzo wykształconych, obytych w świecie i tak dalej. To że posiadają w, na swoim twardym dysku, w swoim mózgu, bardzo wiele informacji, potrafią je szybko zinterpretować i, na przykład, w rozmowie przedstawić pewne wnioski, które wcześniej przedstawiane nie były. Maszyna dobrze przygotowana, no, znowu użyłem tego słowa, będzie lepiej do tego przygotowana, bo też nie będzie podlegała chociażby procesom starczym, takim defektom jak skleroza, problemy gdzieś z myśleniem, zmęczenie itd. I tutaj widzę no, klasycznie, tak? I szanse, i zagrożenia. Ale ja nie wiem, może kiedyś takie, takie będzie, może kiedyś będzie po prostu sztuczna inteligencja. Nie to, co mamy dzisiaj. To być może będzie działało, to, to to są rzeczy, od których się nie ucieknie. Natomiast wyobraź sobie taka maszyna, no załóżmy, że będzie drukowała książkę, bo załóżmy, że jeszcze papier będzie istniał i będzie drukowany. Jeżeli ona będzie taka nieomylna, ty wiesz ile będą białe kruki na przykład z błędami kosztowały na rynku. No i to też jest pewnego rodzaju paradoksem, bo może sobie nie wszyscy zdają właśnie sprawę, że czy to książka, czy drukowany papierowy, w cudzysłowie oczywiście pieniądz, jest najbardziej ten egzemplarz warty, który tak jak powiedziałeś właśnie zawiera jakieś mówiąc wprost babole, nie? No. Nie, ja bym się o to na razie, dziś, na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o tak zwanych twórców różnego rodzaju, ja bym się, czyli również dziennikarzy, to ja bym się w ogóle nie obawiał o te, o, te, o te rzeczy, o te sprawy. Ale takie mity pewnego rodzaju powstają, tak? No tak, bo będą miejsca, w których na, miejsca dla takich osób zabraknie. No będą. Dziennikarstwo samo z siebie i, i tak myślę, że będzie przechodzić. A to jest moje, moj, moja myśl tylko i wyłącznie, że będzie musiało przechodzić duże zmiany, dlatego że. Wróci do starej szkoły. Tak, ono musi wrócić, nawet nie do tego, czym było, bo to jest legenda, że było czymś innym. Ja w OSS-ach tych dotyczących przełomu XIX-XX wieku i początku XX wieku dokładnie pokazywałem, że to właśnie dziennikarze i pisarze zmieniali świat bardzo takie duże związki z tymi służbami specjalnymi tamtych czasów te osoby miały. Także to też jest mit, że można było być wolnym, że to, to co pisali było takie prawdziwe i tak dalej. To są mity jakiegoś złotego wieku, tego nigdy nie było. Natomiast dziennikarze na razie, na razie będą upadabniać się, czy się to komuś podoba, czy nie do tych, którzy są w tych niszach, w tych różnych takich jak my. Nie jesteśmy mainstreamowi. I będą się musieli w jakiś sposób ze z tym, jak w jakiś sposób przedstawiają, upodabniać, ale to wiesz, wynika z polityk prowadzonych przez poszczególnych wydawców, jako takich, czyli tam gdzie jest kasa, nie? co można, czego nie można, a, a co, co należy, a czego nie należy. Niemniej jednak te zmiany nastąpią, ponieważ mm, jeśli dojdzie do sytuacji, w której ten bełkot tabloidowy zostanie zastąpiony chociażby przez to, co nazywamy dziś sztuczną inteligencją, przez te czaty i tak dalej. A to, to, to bez problemu można zastąpić, prawda? No to ci dziennikarze będą musieli gdzie indziej znaleźć swoją pracę. Zresztą zobacz, jak wielu dziennikarzy w tej chwili odeszło z mainstreamu, czy zostało wypchniętych, to nie ma znaczenia. I całkiem, całkiem zaczynają sobie radzić w tej, tej takiej strefie, jak to się mówi, niezależnej. Ona tam zależna, niezależna nie jest, bo chociażby trzeba mieć pieniądze na życie ale no, no zmiany na pewno dużo nas czekają w związku właśnie z, z tym, z, z Next Tech'em, który no, napiera, napiera na nas bardzo. Ale zobacz, przyszedł do nas też trend oczywiście za Wielkiego Oceanu i on ma miejsce też u nas, że część dziennikarzy będących zawodowo i mocno związanych, związanych ze swoimi redakcjami, zarówno tymi, którzy, które wydają gazety papierowe, jak również nawet i w radiu, czy w telewizji, Robi podobne projekty nam, wykorzystując oczywiście swoje nazwisko i popularność, rusza między innymi także z newsletterami. I powiedzmy sobie wprost, newsletter nie jest żadnym wynalazkiem nowym, o ile tak można przy wynalazku użyć takiego przymiotnika, tylko jest rozwiązaniem, ja bym powiedział, drugim po e-mailu, tak? Nie Skąd? Przecież to, co my dzisiaj nazywamy newsletterem, to kiedyś nazywano po prostu prasą. To tak właśnie wyglądała prasa, nie było rozbudowanych artykułów. To, to tak wyglądała prasa. To jest to samo, co było kiedyś. To się niczym nie różni. To było to, to samo, co chociażby taki a, no, to, to historycznie Burcew nie, robił ochrance, wydając takie gazety. To jest to samo, co rządowi na uchodźstwie w Londynie robił Cat Mackiewicz, który wydawał swoje biuletyny. To było karane, to było przestępstwo karne, a on i tak je wydawał, bo cenzurę omijał i wydawał swoje biuletyny, które kupowali ludzie. No to była prasa. To, to, to było właśnie to, co dzisiaj są newslettery. To istniało zawsze. Absolutnie zawsze. Przepraszam, że przerwałem twój wywód, bo może coś ci złamałem w logice tego Nie. wywodu, ale, ale to było zawsze. To, to właśnie na tym polegało. A najgorsze, wiesz, co było kiedyś w tych właśnie gazetach, kiedyś, dawno, jeszcze jak ludzie mieli problem z czytaniem, że były rysunki. Tam pali co było pisane, ale rysunki rozumiał każdy. I to było najgorsze, na co politycy chcieli pomagać nawet innym się przenieść na, na, na inny świat lepszy, bo, bo te rysunki trafiały do wszystkich. A dzisiaj ludzie czytają, co to zasady, no ale czytają tyle, że w tabloidach im to wystarczy widzę. No nie, nie obrażam wszystkich, bo, Boże broń. Chodzi mi o zdecydowaną większość, bo zauważ, że tabloidyzacja następuje wszędzie. Niestety. I celowo czy nie poruszyłeś tak naprawdę jeden z wątków, który też byśmy chcieli w następnych naszych spotkaniach w ramach SPD poruszyć i mam nadzieję, że zdecydowanie uda nam się to zrealizować. Nie wiem, czy w następnym, ale na pewno w jednym z najbliższych. Do czego oczywiście do słuchania zapraszamy. Przy okazji Przypominam, że Piotr prowadzi i blog, i podcast, więc zapraszamy na szpiegul.pl. Bardzo serdecznie. Tak jest. Ja jestem gospodarzem dzisiaj na spół z Piotrem, podcastu na celowniku i obaj zapraszamy także na nasze newslettery. Zdecydowanie tak. Subskrybujcie, a tam, gdzie nie trzeba subskrybować, to po prostu czytajcie, zapoznawajcie się z tym. Subskrypcja jest najprostsza, bo niczego się nie przeoczy. Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Tobie, Piotrze. Nie stronie, dziękuję dziękuję Arturze. sobie również dziękujemy sobie wzajemnie i dziękujemy państwu, państwu za to, że byliście z nami. Do usłyszenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.